Na samym wstępie chciałem zapytać was, bo może znacie odpowiedź na moje pytanie, mianowicie dlaczego większość polskich produkcji pojawia się znienacka? Nie dostajemy zwiastuna czy plakatu pół roku przed premierą danego filmu, tylko 2 tygodnie, 3 tygodnie, być może miesiąc, nagle film się pojawia i nikt nie ma pojęcia, że on w ogóle już jest w kinach. Jeśli chodzi o postać jednocześnie reżysera i scenarzysty i ja teraz kłamię, to jakiś czas temu, parę ładnych lat temu w sumie, zrobił on taki film Zero. Niektórzy kręcili nosem, inni twierdzili, że to paździerz, jeszcze inni twierdzili, że jest przynajmniej coś nowego i trochę bardziej oryginalnego w tym polskim kinie. Po której jest tej stronie? Bo ja tego filmu nie widziałem. Ja jestem po tej stronie, że uważam, że Zero było znacznie bardziej udanym eksperymentem niż ja teraz kłamię. I wracając do postaci samego twórcy, to on wywodzi się ze sztuk plastycznych, zdaje się. No i to bardzo, bardzo, bardzo mocno w tym filmie widać. Już na etapie zwiastuna tego filmu miałem mieszane uczucia. Bo z jednej strony mieliśmy do czynienia z bardzo wysmakowanymi kadrami, z niesamowitą scenografią już na etapie zwiastunu. Było widać, że ktoś włożył w to mnóstwo serca, mnóstwo pasji, ale z drugiej strony ten zwiastun nie sprzedał mi w żadnym stopniu fabuły tego filmu, tylko próbował mi opchnąć film wyłącznie znanymi nazwiskami. Pojawiały się nazwiska buch, 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 idziemy do kina, bo grają tam ci ludzie. I teraz pytanie, czego ja mam oczekiwać po takim filmie, który wygląda w tak enigmatyczny sposób, jest podany i wiem tylko tyle, że będą tam grać świetni aktorzy. Tym bardziej, że nie widziałeś poprzedniego filmu, bo ja przynajmniej miałam w głowie to, że spodziewałam się tutaj jakiejś takiej zabawy mniej lub bardziej udanej konstrukcją tego filmu. I faktycznie, no tak jest, bo jeżeli chodzi o fabułę, to tutaj punktem wyjściowym jest to, że mamy trójkę celebrytów, czy tam po prostu znanych ludzi, aktorkę, reżysera i piosenkarkę. I to, co wiemy o nich na początku, to to, że aktorka z reżyserem są w związku. I biorą udział właśnie w takim teleturnieju, który nazywa się Konfesjonał Gwiazd i oni mają za zadanie sprzedać jakąś historię. Ludzie głosują, czy oni kłamią, czy mówią prawdę. Jakby czy im uwierzyli. I wtedy mogą wygrać pieniądze. Od tego momentu zaczynamy opowiadać tę historię w formie takich 3 segmentów. O każdym z bohaterów osobno, ale pokazując też te same wydarzenia, tylko z nieco innej perspektywy. I ja rozumiem ten zamysł. I to też niekoniecznie i nie zawsze. Ja rozumiem ten zamysł. Jest cała masa filmów, które miały podobną konstrukcję, ale za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z filmem na przykład o motywie, powiedzmy, Dnia Świstaka, to kiedy mamy ponownie dane wydarzenie, ono jest albo w jakiś sposób skondensowane, albo skrócone po prostu, albo dosłownie migawka wystarczy nam, żebyśmy wiedzieli, że mamy do czynienia ponownie z tym samym wydarzeniem, tylko z innej perspektywy, albo z jakąś inną wariacją. Tymczasem w tym filmie są minutowe, dwuminutowe, trzyminutowe sceny, które się powtarzają na przykład 3-krotnie. No i tutaj dochodzimy do clue. Mój największy problem z tym filmem jest taki, że moim zdaniem on jest wizualnie zachwycający. I absolutnie nie można właśnie takiej estetycznej, wizualnej wyobraźni reżyserowi odmówić. Tyle, że całej fabuły to jest tutaj na krótki metraż. I na każdym kroku w tym drugim akcie i trzecim widać to, że to jest rozciągnięte do granic. Do granic możliwości, do momentu, kiedy po prostu wszystko pęka. Ale to nie jest jedyny problem tego filmu, bo do tych wizualiów i do tej warstwy technicznej jeszcze przejdziemy, ale kolejnym problemem tego filmu jest to, że przez pierwsze 15 czy 20 minut powinien nas możliwie jak najbardziej zainteresować całą historią, sprzedać nam bohaterów tak, żebyśmy mieli komu kibicować, żebyśmy rozumieli, powiedzmy, ich położenie, nawet jeżeli ono jest nieco odmienne ostatecznie niż nam się z początku wydaje, żeby budować te tajemnice. I tutaj pojawia się kolejny problem, mianowicie nie mamy napisanych bohaterów. Mamy napisane tylko rzeczy, które im się przydarzają i powodują takie, a nie inne decyzje, a sami bohaterowie, sami w sobie nie mają cech charakteru. To raz, a dwa, że podają nam dialogi w taki sposób i takie dialogi, że mamy takie poczucie, że nie obcujemy z prawdziwymi ludźmi, tylko z jakimiś, powiedzmy, robotami czy z jakimiś awatarami. I ja na początku podchodziłem do tego filmu tak, że dobra, mamy do czynienia tutaj z kreacją świata, ten retrofuturyzm, robimy alternatywną rzeczywistość względem naszej, więc być może także twórca chciał się pobawić troszeczkę, jeżeli chodzi o stylizację dialogów i to, że ludzie po prostu zachowują się nieco inaczej w tym świecie niż faktycznie, na przykład idąc jakby ścieżką jakiegoś Yorgosa Lanthimosa, że te światy są po prostu podobne, ale jednak nieco odmienne. Niestety.
Nie, ale to nie. Wydaje mi się, że ten film mógłby być 5 razy lepszym filmem, gdyby chociaż jedna osoba współpracowała przy scenariuszu, bo tak. Sądzę, że po prostu nie wypuściliby czegoś, co jest rozpisane na 4 sceny, a cała reszta to są wypełnienia. Tym bardziej, że ten film z jednej strony ma takie znamiona jakiegoś takiego kina arthouse'owego, eksperymentalnego. I to jest super. To jest super, ale z drugiej strony ma się wrażenie, jakby był podany w takiej totalnie komercyjnej formie, jakby chcieli nam sprzedać tutaj mega zagadkę, jakiś thriller, że będziemy mieli odsłaniane kolejne części, kolejne puzzle tego całego zamieszania, do którego tutaj doszło. Tymczasem w sferze fabularnej, moim zdaniem, to jest raczej takie retoryczne pytanie zadane przez reżysera, ile kosztuje prawda, ile znaczy prawda. I gdyby to była taka wariacja, w okolicy tego pytania, wszystko okej, okay, ale to, że robi się z tego coś, co ma być thrillerem i ta konstrukcja tak misternie budowana, wywala się w momencie, kiedy a, to o to chodzi. I właśnie to jest najgorsze, że kiedy pojawiają się takie fragmenty, które mają na nas zrobić takie mega wrażenie, mają być takim wytrychem do naszych emocji w tym momencie, że my powinniśmy być w fotelu i zastanawiać się, dlaczego nie wpadliśmy na to wcześniej, to wszystko to kwitujemy takim machnięciem dłonią i mówieniem, tak, że aha, okej. Okay. Dobra, to już lepiej wróćmy do tych trikowych zdjęć i do tego wszystkiego, co on nam tutaj jakby do oczu wsadza. Tak, i najgorsze jest to, że wszystko to jest podane w takiej, powiedziałbym, że mocno pretensjonalnej formie. Cały czas nam się przypomina o tym, że mamy do czynienia z jakąś zagadką. Cały czas mówią nam o tym, że są tu kłamstwa, nikomu nie można ufać. Cały czas. Ujęcia na kostkę Rubika, która gdzieś w kadrze musi po prostu się pojawić, no bo jest zagadka. Powiem tak, jeżeli widzieliście kiedykolwiek, jakikolwiek film, który w swojej formie polegał na tym, że opowiada tę samą historię, ale z różnych perspektyw. Na przykład Kurosawa. No to naprawdę w żadnym momencie ten film nie powinien was zaskoczyć, poza tym, że serio chcesz mi tutaj wrzucić to zamiast iść tam? Nie wiem, coś tutaj się też wywaliło, moim zdaniem przynajmniej, w relacji koncepcja twórcy, a sprzedajmy ten film. Został wgrany jakiś kompromis, który moim zdaniem działa tylko na niekorzyść tego filmu. To jest tak, jakby ktoś chciał nagle Serce Miłości z Wasilewską i Poniedziałkiem sprzedać, nie? Tak, sprzedać i dorzucić tam jakieś wątki takie typowo romansowe, żeby taki standardowy szary zjadacz popcornu załapał, że mamy do czynienia tutaj z taką komedią romantyczną z ekscentrycznymi bohaterami, powiedzmy. Tyle, że tamten film był zrobiony z całym dobrodziejstwem inwentarza. Zaczął się od arthouse'u, skończył się na arthouse'ie. W tym przypadku mamy taki zgrzyt tych wszystkich jakby aspiracji założeń do efektu finalnego. Niestety, tym, co dostaliśmy, ja widzę przerost formy nad treścią. Tak. I jakkolwiek ta forma nie byłaby intrygująca i zachwycająca, to przy takim gatunku, jakim jest thriller, to treść musi być angażująca. Mało tego, powiedziałbym, że już od samych założeń, od zwykłego opisu filmu, jesteśmy w stanie już pewne rzeczy wyciągnąć, dojść do pewnych rzeczy, do jakichś wniosków. I budowanie tego cały czas na zasadzie właśnie tej tajemnicy i tych wszystkich enigmatycznych, powiedzmy, spojrzeń, czy tych niedokończonych zdań gdzieś tam, mija się z celem. I jasne, możemy się tutaj bawić formą i zdjęcia są fantastyczne, scenografia jest naprawdę dopracowana, kostiumy robią ogromne wrażenie. Też są bardzo ciekawe zabiegi montażowe, kiedy przechodzimy z jednej sceny do drugiej i mamy tutaj zabawę na przykład perspektywą i wielkością obiektów w kadrze. Zgadzam się, chociaż jeżeli o to chodzi i właśnie te triki takie montażowe i zdjęciowe, to moim zdaniem one są super. Ale to jest trochę popisowa, co? To jest popisowa, bo to nic nie wnosi, ostatecznie tak. Nie wnosi. I jakby wydaje mi się, że mimo wszystko w wypadku takiego filmu to powinno działać trochę w drugą stronę. Mam do opowiedzenia ciekawą rzecz, więc pokażę ją w ciekawy sposób. Tak. A tymczasem okazuje się, że właśnie mamy do czynienia z ciekawymi trikami, z ciekawym podejściem do tego, jak pokazywać niektóre rzeczy, ale w ostatecznym rozrachunku sprowadza się to do mało angażującej historii, do aktorów, których lubimy i których cenimy, których szanujemy, ale i którzy się sprawdzają. Ale którzy nie mają tutaj co grać tak na dobrą sprawę, no. Mamy na przykład taką Maję Ostaszewską, która jest, powiedzmy, główną bohaterką pierwszego segmentu i kiedy ten pierwszy segment się kończy, ona gdzieś znika po prostu. Tak na dobrą sprawę, to według mnie najlepiej i tak wypada tutaj Walędziak. W porównaniu do tego, co ma cała reszta do grania. Jeżeli idziecie ten film dla Joanny Kulik, albo dla Roberta Więckiewicza, albo dla Adama Woronowicza, no to jakby dostaniecie
5 minut z każdą tą osobą, może nawet nie. No i wydaje się, że oni są tylko takimi jakby... Przeszkadzajkami na drodze. Przeszkadzajkami, ewentualnie mylnymi tropami, jeżeli chodzi o jedną z postaci. Ale wszystko wydaje się być tak oczywiste. Forma jedno, treść drugie. Za całość wystawiam 2. Moim zdaniem to nie jest paździerz. Fabularnie jest na granicy paździerza. I ratuje go to, że naprawdę jest tutaj kilka ciekawych rozwiązań, że scenografowie byli niesamowici, kostiumografowie itd., itd. Daję 2, dodaję serducho za samą stronę wizualną. No tym bardziej, że jednak z tym takim światotwórstwem nie mamy często do czynienia na polskim podwórku i to zawsze warto docenić. Tak. Ostatni film, który był w jakikolwiek stopniu zbliżony do jakiejś estetyki science fiction, to był Człowiek z magicznym pudełkiem, powiedzmy, jeżeli chodzi o te większe rzeczy. Pojawi się za jakiś czas film pod tytułem Eastern, który też bawi się takim światotwórstwem i jakąś taką alternatywną rzeczywistością. I no tamten film zdecydowanie bardziej tamten film. Plus on chce opowiedzieć o czymś faktycznie, a nie zadaje pytanie, które właściwie nie ma ostatecznie sensu aż takiego. Albo na które znamy odpowiedź już od samego początku. Prawdę mówiąc, spodziewałem się, że dasz jednak wyżej ze względu na właśnie tę warstwę formalną, techniczną i tak dalej, ale dla mnie to także jest 2. Z tego względu, że ja w okolicach powiedzmy 10 minuty drugiego segmentu, kiedy już pokazano mi rzeczy z nieco innej perspektywy, ja już wiedziałem wszystko o tym filmie. W sensie, że tam nic mnie nie będzie w stanie zaskoczyć do samego końca. Już miałem swoje teorie na temat tego, jak to może wyglądać dalej i nie pomyliłem się zbytnio. Chciałabym jeszcze dodać jedną rzecz. Ten film, który jest thrillerem, jest przeokropnie nudny. No nie wiem, według mnie to z 50% tego, co oglądamy. Mhm. To jest powtarzanie tych samych scen. Jeżeli cenicie tego rodzaju eksperymenty, być może będziecie bawić się na tym filmie lepiej od nas. No, my niestety wyszliśmy z kina raczej znudzeni i troszeczkę zmieszani w ogóle całą formą. No nieważne, czekamy na wasze komentarze. Oczywiście dawajcie znać, co myślicie o Ja teraz kłamie, czy ten film jednak ma jakąś wartość, której być może my nie dostrzegliśmy podczas seansu, czy zaangażował was nieco bardziej. To wszystko od nas. Do zobaczenia w następnych odcinkach.